Siemano wszystkim, ty z tej strony. I zaczynamy kolejny odcinek z Kolobota. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, no to miałem mały problem, bo mi wywaliło grę. No i nie udało mi się przywrócić za pomocą autosave'ów, bo ich nie było. Ciekawe. Chyba autosave'y tylko działają podczas danej sesji. Tak, więc no przywróciłem sobie tam parę budynków. Jestem na etapie zbudowanej wieżyczki tam na górze razem z kopalnią na wulkanie. I aktualnie potrzebuję sobie zbudować jeszcze jednego robocika. Oczywiście astronaut, jeśli coś przenosi, nie może biegać ani latać. To jest całkiem logiczne, no bo szybko by mu się tlen zużył. I tak, zrobię latającego z działem. A zaraz może zbudowałbym tego, co potrafi nurkować. Wieżyczka właśnie tutaj. I co ciekawe, nie widziałem o czymś takim, że to robaki, które właśnie potrafią hakować budynki. Właśnie został zhakowany i nie może działać poprawnie. Na szczęście wieżyczki mnie nie zaatakowały. Nie ma baterii w niej, więc nie może ich zabić. Więc wszędzie dostarczyć ogniwo elektryczne. Nagrywa się, nagrywa się, dobra. Coś trzeba sprawdzić. Warto by było. Oczywiście ten robot posiada działo. Nie miejsce zajęte, tylko zapakuj mu to. Dobra. Najpierw zaprezentuję wam. Tylko tak muszę myszkę pokierać, żeby mi nie przesunęło działo mi się. Dodam program, który jest, służy do parkowania pojazdów przy fioletowej fladze. Używam fioletowej flagi do parkingu. Ok. I jeszcze jeden, który właśnie zajmie się niszczeniem, zabijaniem, tak mówiąc, potworków. Tylko muszę go znaleźć, bo tak, na samym początku widzę, że mam do rozwalania baterii uranowych, bo ich się nie da nic z nimi zrobić już po tym, jak są zużyte. To jest jakieś zabijanie mrówek, ale sprawdzę, bo ja może nie zmieniłem nazwy też, bo to ja tutaj nic nie widzę takiego, żeby było, nie wiem, zabijanie czy killer po prostu. Może to jest killer. Ten, co wam myślę. Teraz otworzę to na full. I sprawdzę, czy to jest to. Tak, to jest to, tylko kurde, to jest na baterie uranowe. Dobrze, mogę sobie poradzić. Nie będę teraz go przerabiał. A dlaczego na uranowe jest tylko? No bo te ogniwa elektryczne są bardzo słabe, bardzo szybko się zużywają, więc nikt nie używałem zbytnio. Dobrze, no to zaparkuj. To jest bardzo prosty program. Teraz go tutaj wam pokażę. On działa dla wszystkich robotów, niezależnie od ogniwa, jaki ma i jaki typ to jest robota. Ma znaleźć flagę. Wiadomo nas o tym, że idzie zaparkować. No i po znalezieniu flagi znajduje pustą miejsce wokół i parkuje, też nam o tym powiadamia. Tak wygląda sam program, jest bardzo króciutki. Jest tutaj obiekt, który zaraz tutaj widziała ta książka cała nam. Typ obiekt, no i tu mamy
typ używany dla zmiennych, zawierających charakterystyki obiektów, takich jak roboty, budynki, surowce, wrogowie i tak dalej. No. Tam różne wartości są, kategorie jakieś. No i ja mam obiekt, flaga, czy jakaś rzecz. Obiekt jest to jakaś rzecz, obiekt, obiekt, obiekt. No, wiadomo co chodzi. Mam sobie tam zapamiętywać w tym miejscu. No i sprawdza w tym miejscu, czy to jest prawda. W sumie nie wiem, po co to jest dane. No i tak, tu mamy wiadomość, czyli message. I uwaga, automatyczne parkowanie. I jaki to jest charakter wiadomości w tym miejscu? Bo można mieć jako informację zwykłą, na zielono, na zielonym tle, jaką niebieską, taką ostrzeżenie i błąd na czerwonym, standardowo na żółtym. Więc w zależności jak tam pasuje, możemy sobie to ubarwić. Tak, mamy właśnie flag, która to będzie zapamiętana w tym miejscu. I dla flagi jest dane, żeby radar szukał, żeby radar znalazł pozycję flagi, później ją zapisał w tym miejscu. No i jaką flagę, czyli fioletową. Ale tutaj tak, co dokładnie według radaru, bo radar to taki bardziej skomplikowana jest instrukcja. No i przy użyciu instrukcji radar można znajdować różne obiekty, takie jak wrogowie, roboty, budynki oraz surowce. No, jakieś tam podstawowe użycie. No to mam dla specjalistów, raczej nie dla specjalistów, tylko do normalnego użycia jak dla mnie. No tak, radar. I tak, pierwsze to mamy kategorie, czyli co ma chyba wyszukiwać, tak? Tak, dobrze. Kategoria to jest to, co wyszukuje. Tak, Angel to jest kąt. Czyli na przykład jakby przed robotem coś stało. Znaczy robot patrzy na wprost, a jeśli nie ma patrzeć radar, może mieć jakiś kierunek, w którym szuka, że może na wprost, albo z lewej strony, albo pod kątem 45 stopni, albo za sobą patrzeć tylko. Fokus to jaki bardzo duży kąt ma być właśnie na dany, w tym danym kierunku, pod Angel na dany. I min i max to jest odległość minimalna od robota i maksymalna. Away. Way to było to chyba, że wyszukuje najbliższe albo te najbardziej oddalone obiekty. No i tak mamy właśnie, że ma wyszukiwać fioletowe flagi niezależnie gdzie się znajduje. Mamy nadane właśnie ten arrow mode, gdzieś tam był wcześniej spóźniony ze mnie. I on służy do tego, żeby nie wywalało błędu, jeśli nie znajdzie flagi. Na przykład w tym przypadku. Instrukcja Remote pozwala wybrać, czy program powinien zatrzymać się w przypadku wystąpienia błędu wykonaniu jednej z następujących instrukcji. Go to, move, grab, drop i tak dalej. I to właśnie później jest właśnie go to wykorzystane. Dlatego jest Remote. Tu mamy tak, while jest to pętla. No i tu pętla to wiadomo do czego służy. Musi się powtarzać. I wykonywany jest tylko wtedy, jeśli to jest prawda, która. Co to ma oznaczać? Jeśli w tym przypadku prawdą jest jeśli pozycja, na którą ma się robot udać, jest pusta. Jeśli jest zajęta, jest fałsz, czyli nie. Czyli by. Czy teraz, zaraz, przepraszam, teraz na odwrót powiedziałem. To jest negacja nadana. Więc jeśli pozycja jest
nie pusta. Ma czekać. Jeśli będzie pusta, przechodzi dalej, czyli idzie na pozycję, staje się na pozycję flagi, a następnie znajduje wolną przestrzeń wokół flagi i tam się ustawia. Mamy na samym koniec message, czyli zaparkowałem. Tutaj oczywiście granie coś nie obsługuje chyba polskich znaków, o tak powiem. Właśnie jakieś takie trójeczki, jakieś tam dziwne znaczki wyskakują. Mam też w tej wiadomości, że to ma być jakiś tam kolor. A return to jest zamknięcie chyba programu. Jeśli tak, coś takiego. No tak, to jest właśnie, żeby wyjść z wire'a, czyli tej pętli też. Ma niby być wykonywane całość, jeśli to jest prawda. Nie wiem, po co tak będę zdałem to mniejsze. Działa, jak powinno. Zatem przejdźmy do drugiego, który raczej nie będzie działał tak jak trzeba, bo on jest jeszcze nieskończony, a jest tym bardziej, że jest ustawiony na baterie atomowe. I on tutaj ma napisane coś takiego. Teraz to mam znajdę. Chyba będzie to w tym miejscu. Tutaj mamy takie coś, że sprawdza, czy jest bateria u niego. Jest takie specjalnie ustawione, żeby nie wykonywał jakiejś czynności, jeśli bateria jest wyciągnięta. W sumie tak by nie chcę mógł zrobić. A w tym miejscu właśnie jest sprawdzane, czy bateria nie spadła poniżej tam 0,1%. No bo atomowe baterie są bardzo dobre, więc 0,1 jest wystarczającą minimum, żeby zdążył gdzieś tam dolecieć. I on wtedy leci na właśnie to też do fioletowej flagi. Tam stoi robot też taki z uniwersalnym programem, który wymienia baterie robotom, które mają puste już baterie na tym lądowisku, na tym parkingu całym. Wybieranie. Mniej więcej to samo jest to z parkowaniem tutaj nadane. Tutaj później sobie sprawdzę, czy jeśli bateria już jest włożona z powrotem, no to bateria została zmieniona i on odlatuje sobie gdzieś, jeśli mam coś tam robić dalej. No to mam bardziej drugą część od tarczy. Sprawdzę sobie tarczę. Jeśli tarcza jest mniejsza niż 100%, w tym przypadku jedynka, to wyskakuje wiadomość, że jadzie na naprawę. No i tak, szuka sobie na radarze takiego budynku, czyli warsztatu. Też nie może być błędu. I jeśli pozycja jest znowu zajęta, znowu czeka, jeśli nie, no to leci na tą pozycję i czeka dotąd, aż tarcza nie będzie naprawiona w 100%. Za każdym razem oczekuję o jedną sekundę. No i tak, głównym programem w tym miejscu jest... Myślę, wtedy trzeba by dwie różne zrobić jednakże. Dla robotów, które mogą sobie wymieniać same bateria i takie, które muszą być wymieniane przez inne roboty. Wtedy, żeby sobie szczytywał z innych programów, żeby to skrócić wszystko, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. No i tutaj mamy napisany program już główny, który każe robotowi lecieć na park na zielonej fladze. W tym miejscu. A później zaczyna się namierzanie przeciwników. Całe to. Dotąd. Jeśli nie znalazł, to tam sobie czeka ileś. Mamy tutaj 200
sekund za każdym razem. I potem zaczyna od nowa. Jeśli znalazł, tu mamy, jeśli znalazł, to przechodzi, czy nie znalazł, to za każdym razem jakiegoś tam typu przeciwnika, to przechodzi na następny, niżej, czy tak głębiej można powiedzieć. Czyli nie znalazł robaka, przechodzi niżej, czy głębiej. Więc znajdzie mrówkę. Nie znalazł mrówki, no to głębiej, szuka pająka. To jak nie znalazł, to znowu głębiej, no bo tu mamy coś takiego, jak na radarze musi znaleźć obiekt, jeśli ten obiekt nie został znaleziony, czyli jest nul, przechodzi głębiej, no tu mamy instrukcję if, czyli jest to instrukcja mu. Można uzależnić wykonywanie zbioru instrukcji do spełnienia określonego warunku. Warunek należy zapisać w nawiasach, a te instrukcje w nawiasach klamorowych. Tak. Bo to też jest jako pętla, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak, on sobie sprawdza, czy to jest prawdziwe. No i tak, ostatecznie ostatnia wiadomość, że czysto jestem, jeśli już żadnym nie znalazł. No i czeka właśnie te 200. Jeśli którymśkolwiek znalazł, to od razu jest coś takiego jak else, czyli druga opcja w tym ifie, w tym sprawdzaniu całym. Wyskakuje wiadomość, że znaleziono na przykład w tym przypadku królową na samym końcu. Jest, że to na czerwono walnie od razu, że królowa została znaleziona. Więc przechodzi dalej. Znowu jest powtórzone, żeby już czekał. Dodatkowo sobie tam wrzuca jakąś wartość, żeby się później chyba naprawiał w tym przypadku. Nie, tutaj jest i jest po to, żeby jeśli i będzie równe 1, to przejdzie do wykonywania, czyli będzie szukał przeciwnika. Jeśli i będzie 0 właśnie, czyli nic nie znalazł, no to nie wejdzie do tego kolejnego programu, czyli części programu, która służy właśnie do namierzania niszczenia. No to właśnie mamy. Jeśli kill nie jest równy nic, no to jest i równe 0, wywala go z tego tej części. I od razu może wyjść tutaj, nie zaczyna się od nowa całość. No i tak, tutaj właśnie mamy, że on się obraca w kierunku, który jest nesta. Pozycja znalezionego obiektu, czyli tego tam przeciwnika. No tutaj mam coś, co skopiowałem, bo tego sam nie napisałem. To gdzieś tam było w którymś programie na ćwiczeniach. Służy, żeby ustawić odległość robota razem chyba z lufą, coś w tym stylu. No i tak, jeśli tam jakiś dystans jest mniejszy, no to musi się tam zbliżyć. Jeśli jest większy, czy nie, jeśli jest mniejszy, to będzie się chyba oddalał, coś w tym stylu to jest, a jeśli da jest za daleko odległość, no to musi podlecieć, wiadomo. No i to by było chyba tutaj tyle. No i znowu jest powtórka, żeby znaleźć na następny obiekt. No to tyle. To ten program nie jest sprawny, jak zobaczycie. Tak to działa beznadziejnie, że znaleziono robaka na wyspie. Prędzej te robaki mnie zaczną hakować, niż się tam zacznę do nich strzelać. Bo on teraz będzie chciał pewnie wylądować. A że tu jest pod górkę, no to nie będzie nikt nic robić. Może jest czysto, chociaż nie jest czysto. Będę teraz dodawał głos robi. Bardziej, że on nie powinien robić to w locie. Wtedy to by wszystko miało sens.
bo nikt tam trafić nie potrafi. I z nim. A ja potrzebuję robota, który dostarczy mi baterię. Do wieżyczki. Ja sam się musi naładować przy okazji. No zatem ten program trzeba będzie poprawić od tego killera całego. Oczywiście też mam program, który każe robotowi wymienić baterię. No, możemy go znaleźć i odpalić. Tylko nie wiem, czy nie będzie potrzebował żółtej flagi tego działania. Jeśli tak, to sobie daruję już. O, pewnie będzie tylko na atomowe baterie znowu. Zmiana baterii. Dobra, ale jest na uranowe. Znowu jest powtórka. Z sprawdzeniem tarczy oraz poziomu naładowania baterii własnej. Właśnie udać się na fioletową flagę, oczekiwać, jeśli wieża ma tam gdzieś jest napisany niski poziom baterii, to ma się udać, a tutaj właśnie jest niski poziom baterii, to ma się udać na żółtej, do żółtej flagi, znaleźć baterię atomową, no i udać się na pozycję z wieżą, no i wymienić całą baterię, ją przywieźć. Przywieźć do zielonej flagi. Na zielonej flagi rzeczy jest organizacja zrobiona. Ale to wszystko dopiero gdzieś tam w następnych odcinkach to zobaczycie. Dopiero jak się przeniosę na drugą stronę. Parking leci sobie, a ja zobaczę, jak tam zwierzę będzie. Tam powinna sobie chyba radzić. Tego z tej pozycji, tak jak wcześniej. Widzę, ten ostro tam sobie robi. Ja potrzebuję. Ten edward co to leciał, oczywiście. To jest też. Ej, głupota taka na tych programach. No widzicie, stało na fladze, tak prawdę mówiąc, ale i tak musiał lecieć do góry, bo spadł dlatego, że się przeciążył silnik i spadł na dół i dopiero mógł ruszyć, jeśli ostygł ten silnik. Przeciął chyba tam 2 mm i dopiero wykonywał dalsze czynności, czyli udanie się na pustą pozycję. Chciałby się jakoś to ominąć. Na przykład, żeby jeśli upadł, a odległość nie jest jakaś tam mała, no to żeby przelechał, a nie, no, ono w sumie to sunie, bo nie ma pół, żeby się przesunął do przodu, czy tam gdzieś tam, na tą daną pozycję, a nie czuwał przez to, że musi lecieć do góry i potem znowu opadać, żeby przesunąć się, nie wiem, z 2 cm. Się naładuj. No, znowu parkowanie. A ja znowu tam postawię, bo nie mamy fabryki ogniw. Nie wiem, jakoś ona nie jest specjalnie potrzebna. Ale to muszę tak zrobić, żeby był płaski dostęp do mnie. Oczywiście możemy sprawdzić, bo to są to właśnie te informacje, że on sobie zaparkował. No i to już jest zbudowane. Tam znowu się naładować musi.
no, zrobi tam po trzy może kostki i zaczyna mu się kłopot z baterią. Może trzy. To jest tak na średnio trzy lub nie. Ale żeś nie, właśnie jaka jest odległość od tych budynków. A. Część się lekko uderzy. Były te pozostałe roboty. Jakbyście widzieli, jak one wyglądają. To by można było zamienić właśnie na produkcję baterii. Gdzie to ja mam zrobione? O, jest wypraszanie baterii. Tutaj też dużo nie ma różnicy. Program jest krótki. Najwięcej zajmuje ta część właśnie, żeby się naładował i właśnie z tą tarczą, żeby sobie naprawił się. No, przydałoby się, żeby to usprawić, żeby to skrócić, właśnie robić uwagi takie bardziej uniwersalne te programy. A nie trzeba by robić osobno programu dla tego, który ma uranową, a z tym zwykłą baterię. Po prostu by się zmieniało na przykład X, żeby otwierał plik UB, a nie ZB i tyle. Tyle by było całej zabawy w samym programie już. I co tu jest? Oczywiście przechodzi tutaj do tego miejsca, jeśli się naprawił i naładował. Właśnie to jest równe 1 wtedy. No tam sobie. Sprawdza baterię, się tam naładował się. Jeśli jest naładowany, no to to jest równe 1. I tutaj powinno być w sumie przy tarczy to samo. Ale jakoś chyba to ominąłem, że to. Mimo wszystko ładowanie chyba wystarcza, nie. Może chyba, że tutaj nie jest poprawiona, a w innych jest to poprawione już. Trzeba by przejrzeć te wszystkie programy kiedyś. No i tak, tutaj mamy jakąś pętlę zrobioną. A, już wiem co to jest. Tutaj moje takie. Chciałem właśnie zrobić, żeby nie zastawiał sobie miejsca w końcu. Czyli 10 pozycji ma zrobić taki robot z tymi bateriami. Jeśli te 10 jest zrobione, no to przestaje robić kursy, żeby produkować te baterie. Właśnie tu jest to zrobione. I tak, jeśli i za każdym razem to sobie tam dodaję, to i. Czyli o 1 się tam zwiększam ciągle. Jeśli będzie 10, no to wtedy on sobie zeruje to i, żeby jeszcze raz można było to robić. Chwila. Znaczy to jest cała taka procedura do zapisu. No to sobie zapisuję, że to ma być jeden w środku. Znaczy tak, coś takiego. No teraz sobie przypomnieć wszystko. Nie za bardzo pamiętam. Albo wpisuję wartość W do pliku ZM2. Albo 1. Bo są dwie wartości. Albo to jest pierwsza linijka i W musisz napisać. Nie wiem, coś takiego. Teraz nie pamiętam na tą chwilę. Sorry za to, taki fake up. A flaga. No sobie szuka flagi. Niebieskiej. Czego niebieskiej? A, bo on sobie musi tytan zabierać, tak. Leci na niebieską, do niebieskiej flagi, zabiera sobie tytan.
na szczęście chyba nie słyszycie tej syreny. A sobie tam sobie zabiera ten tytoł, leci sobie do elektrowni. No, to ciekawe nazwa. Do tego budynku, które wytwarzane są ogniwa. I tak, on sobie tam wytwarza, czeka na to. Jeśli to zrobił, w 15 sekundach zabiera sobie z power planta. Akurat w tym przypadku jest power plant. Bo tak to w innych programach jest, że radar musi namierzyć na przykład tą baterię, żeby ją podnieść. A w tym przypadku jest to, że musi namierzyć budynek, żeby zabrać tą baterię z niego. Jakoś w tym budynku i chyba nie wiem, czy przypadkiem też tak nie jest od uranowych baterii. Chyba tak samo też jest, że jest nuclear plant, bo tam do atomowych. Chyba też właśnie on zabiera z elektrowni, a nie zabiera baterie z elektrowni. W takim sensie tak napisane jest. No i sobie potem idzie, podchodzi do tego, zabiera i idzie do żółtej flagi. No, żeby nie bywali obłędu, szuka wolnego miejsca, jeśli jest na zielonej, na żółtej fladze, no to podąża tam, potem szuka wolnego miejsca, no i zostawia tam nasz wykonany produkt. No i tu wyrówna się zero specjalnie po to, żeby właśnie wywaliło go z tego, żeby drugi raz tutaj nie wszedł, tylko sprawdził znowu baterię i tarczę. No i to tak, nie wiem, jakoś tak dziwnie to było robione, w sumie to mi tak nie działało. Bo chodziło właśnie, żeby on sobie powtórzył to 10 razy. Ale mimo wszystko ten program tak nie robi jak trzeba, bo on robi 10 razy. I potem powinien czekać dotąd, aż na przykład nie zwolni się jakieś jedno miejsce. Bo jak to dokładnie zrobić, to jeszcze nawet nie wiem, to do dzisiaj nie wiem. No ale dobra. Wytwarzanie. On sobie już może lecieć, a ja muszę mu zrobić miejsce na żółtą flagę. Dałoby się tutaj powinien się zmieścić. O, coś się zbudowało? A nie, to ten do zbierania. Myślałem, że ten przecież to co zajmuje się wytwarzanie, właśnie o tego. No, mamy tego nurka. Też dźwięku nie ma od niego. To ciekawe. No, mam gąsienicę, więc potrafi się poruszać po uchyłych powierzchniach, ale nie po pionowych. No i mamy właśnie robota nurka, który sobie potrafi próbować zbierać jakieś tam elementy spod wody. Dobrze, damy mu za to zawerkował. Korygowanie, odpalamy, niech sobie jedzie. Ten jest zaparkowany. Ja sobie mogę pozwiedzać. Zobaczyć, jak tam z robolami, jak to jest. Na przykład. Widzę, ten już wytworzył pierwsze ogniwo. Zobaczmy, czy nie zostanie. Że tam zostanie w tym budynku. Zobaczmy wieżyczkę. Nazwę to kogoś strzelała, bo bateria jest zużyta już trochę. Ale chyba kupnicy dopóki nie przeleca tutaj czymś. Ale jak na razie to tam się nie ma czyścić. Ta miejscówka, ona będzie później potrzebna. No i co tutaj mogę dalej pokazać ciekawego. Masę, która jaki mam czas. 35, no ja to już trzeba chyba kończyć. Nie chcę takich materiałów wam robić. Bo to
tym bardziej nie chcecie tego oglądać, jeśli jest za długie. Więc żegnam was, ja sobie ich zapisuję jako już osobny save. No, no i... No. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Ciao.